Nasze życie jest odbiciem lustrzanym naszych myśli i przekonań. Punkt skupienia naszej uwagi określa pewien obiekt, który realizuje się w polu naszej percepcji. Dlatego przyciągamy do naszego życia to, o czym myślimy, czy jak kto woli, sami jesteśmy. A jeszcze inaczej, stajemy się tym, na czym się skupiamy. Nie twierdzę, że od razu możemy w ten sposób wykreować całkowicie nową rzeczywistość. Sam proces myślenia składa się ze zbyt wielu skomplikowanych mechanizmów, które nie sposób jednomyślnie przyporządkować do prostych pojęć. Do większości procesów myślenia nie mamy dostępu, gdyż sterują nimi mechanizmy, których jeszcze nie znamy do końca. Ale być może możemy posiąść wystarczającą umiejętność wpływania na myśli, by te samoistnie przyciągały to, czego chcemy. Jeśli i tak cały czas wypełniamy brakujące luki powstałych niepewności przy pomocy wierzeń, a stosowanie uproszczeń z pominięciem zbędnych szczegółów może być świetnym sposobem kształtowania otaczającej nas rzeczywistości, to jeśli zyskamy zdolność kształtowania naszej percepcji, możemy skupić naszą uwagę na dowolnym obszarze życia i w ten sposób go zamanifestować. Pytanie tylko, jak to zrobić? Na angielskojęzycznej stronie Wikipedii Esther Hicks możemy znaleźć następujące założenia dotyczące pierwotnej wersji prawa przyciągania zaprezentowanego przez autorkę. Jednostki są fizycznymi przedłużeniami tego, co niefizyczne. Ludzie są w swoich ciałach, ponieważ tak zdecydowali. Podstawą życia jest wolność, celem życia jest radość, rezultatem życia jest wzrost. Ludzie są twórcami, tworzą swoimi myślami i uwagą. Cokolwiek ludzie mogą sobie jasno wyobrazić za pomocą emocji, tworząc idealne dopasowanie wibracyjne, mogą tym być, robić to lub mieć. Poszczególne osoby wybierają swoje kreacje, gdy wybierają cel. Emocje wskazują, co ludzie tworzą świadomie lub nieświadomie. Wszechświat uwielbia ludzi, zna ich najszersze zamiary. Osoby są zachęcane do radosnego relaksu w ich naturalnym samopoczuciu i do świadomości, że wszystko jest w porządku. Życie nie ma być walką, ale procesem przyzwalania. Ludzie są twórcami przejść na swoich unikalnych ścieżkach radości. Pożądane przejawy fizyczne, takie jak pieniądze, związki i sukces w stylu życia, są produktami ubocznymi skupiania się na radości. Osoby mogą opuścić swoje ciało bez choroby i bólu. Ludzie nie mogą umrzeć, ich życie jest wieczne. Śmierć ciała fizycznego nie kończy życia jednostki. Natura wszechświata afirmuje życie, jest nieskończony, twórczy i rozszerzający się. Każde pragnienie może zostać spełnione. Jednostki są nie tylko częścią wszechświata, ale są jego źródłem. Prawo przyciągania. W końcu nadszedł ten moment, aby zreflektować się ponownie nad jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących naszego życia. No bo jak nie studiować duchowość, jak nie zaczynając po prostu od prawa przyciągania? W zasadzie to prawdopodobnie każdy od tego zaczynał. Tak myślę. Ponieważ jest to jeden z takich powodów, dlaczego zaczynamy chcieć robić coś większego w naszym życiu, żeby być szczęśliwymi osobami. Kto z was nie czytał prawa przyciągania albo prawa podświadomości albo innych książek tego typu stanowiących taką podstawę do tego, żeby zastanowić się nad tym, czym są wierzenia, czym są przekonania, jak działa umysł i co takiego można z tym wszystkim zrobić. Niedawno przesłuchałem audiobooka na temat prawa przyciągania, jednego z podstawowych audiobooków dotyczących tej takiej fundamentalnej wiedzy na temat prawa przyciągania, tego jak to pierwotnie powstawało i chcę podzielić się z wami kilkoma ważnymi rzeczami, faktami, szczegółami oraz całym procesem tego jak korzystać z prawa przyciągania. A owe prawo przyciągania powstało w sposób następujący. Była sobie, w zasadzie jest dalej, pani Esther Hicks i kobieta ta poszukiwała bardzo hardkorowo tematów związanych z duchowością i szukała tajemnicy życia, istnienia.
No, miała ona swoją własną historię i trzeba byłoby troszeczkę się przekopać, żeby wiedzieć wszystko. Ja tutaj poruszę tylko tą podstawę. W pewnym momencie Esther siadła do medytacji z taką intencją, że chce poznać tajemnice wszechświata. I nagle objawiły jej się byty albo taka forma istnienia zwana Abraham, która powiedziała jej wszystko na temat tego, jak funkcjonuje wszechświat. Jedną z podstawowych prawd na temat funkcjonowania wszechświata jest to, że wszystko jest ze sobą połączone i że istnieje przestrzeń, niefizyczna przestrzeń, która obejmuje całość istnienia i jedną z form istnienia tej niefizycznej przestrzeni jest forma fizyczna. Czyli to, co niefizyczne, to, co duchowe, jest przedłużone i przedłużeniem tego jest rzeczywistość fizyczna. Czyli to, co my nazywamy na co dzień materią, jest w istocie niefizyczną materią, istotą niefizyczności. Tym, co w zasadzie nazywamy duchowością. I Esther zaczęła poprzez channeling przekazywać tą wiedzę i zaczęła dzielić się tą mądrością, zaczęła pisać książki, robić seminaria, wykłady. No i w ten sposób rozpowszechniła się ta wiedza i dzisiaj w internecie możecie znaleźć całą masę wideoporadników na temat tego, jak korzystać z prawa przyciągania. Takim podstawowym procesem, który składa się z 5 kroków, jest to proces właśnie stworzony przez Esther. To jest taki etapowy proces od uświadomienia sobie tego, czego nie chcemy, do uświadomienia sobie tego, co chcemy, poprzez zmianę sposobu myślenia i pielęgnowania obecności z naszymi pragnieniami, aż do momentu materializacji naszych pragnień, no i docenienia tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Posłuchajcie, przedstawię wam dokładnie ten proces. Mamy krok pierwszy. Doświadczasz kontrastu. Masz świadomość, czego nie chcesz. Kwestionujesz i zastanawiasz się, czego chcesz. To jest zazwyczaj jakieś traumatyczne doświadczenie związane z bólem. Może jakieś rozstanie, może jakaś praca, która ci się nie spodobała, może niezadowolenie z wyglądu fizycznego ciała, może niezadowolenie z ilości zarabianych pieniędzy, może jesteś sfrustrowany swoim negatywnym nastrojem, może popadasz w doły, miewasz depresję, no i chcesz coś zmienić. I zaczynasz fantazjować o tym, co byś chciał zrobić. Dalej mamy krok drugi. Źródło odpowiada na twoją prośbę i tworzy twoje pragnienie. Pojawia się fantazja, marzenie, potencjał, rakieta pragnień. Zaczynasz ostro fantazjować na temat tego, co byś chciał. Może chciałbyś inną sylwetkę, więcej kasy na koncie, lepszą pracę, może jakąś pasję, coś innego, coś, co by cię zajarało w twoim życiu. Mamy krok trzeci. Dostosowujesz się do wibracji swojego pragnienia. Rób rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Znajdź odpowiednik pomagający ci się skupić na pragnieniu. Myśl o tym, czego chcesz, aby zaprosić to bardziej do życia. Czyli krokiem trzecim jest większe skupianie się na tym, czego byś chciał. Taka analiza, ale też łapanie kreatywnych pomysłów, może zapisywanie tych pomysłów do dziennika, na kartkę, dzielenie się tymi pomysłami ze znajomymi, większy research, ubogacenie swojej wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych ludzi, wymienianie się różnymi pomysłami, czyli taka stymulacja kreatywności, poszukiwanie sposobów na realizację swojego pragnienia. Mamy krok czwarty. Konsekwentnie utrzymuj swoją spójność. Czyli w kroku czwartym masterujemy krok trzeci. Tutaj pomocna jest medytacja, uważność, fajni ludzie. Fajni ludzie, czyli tacy, którzy podbijają jakby naszą fazę, tak? Jakby wzmacniają naszego ducha, świadomości tego, co chcemy mieć. No i krok piąty. Doceń kontrast. Wracasz do kontrastu, ale już nie jesteś zły na siebie, że jesteś w punkcie pierwszym. Kontrast pomaga ci utrzymać klarowność. Przyjemne i nieprzyjemne zaczyna się przenikać. Aka niedualność, perspektywa całości. W kroku piątym wracamy jakby do kroku pierwszego.
tym, że już nie jesteśmy jakby nieusatysfakcjonowani tym, że pojawia się w naszym życiu ta przykra strona naszego życia. Jesteśmy bardziej świadomi tego, że jedno i drugie istnieje ze sobą i że w zasadzie z perspektywy kosmosu to wszystko jest dla nas dobre. Że się uczymy, że się rozwijamy, że czasami się obijamy, że obdzieramy sobie łokcie. Już mamy te różne doświadczenia i na podstawie ich się po prostu uczymy. Tutaj bardzo fajnie jest spojrzeć na to właśnie z perspektywy niedualności. To jest często to, co sprawia, że prawo przyciągania zyskuje tą duchową głębię. Zazwyczaj kojarzymy prawo przyciągania tylko z tą materialną stroną, że chcemy osiągać, chcemy mieć więcej, że chcemy się dowartościować, chcemy podbudować nasze ego, ale z drugiej strony ma ono również tak jakby tą duchową głębię tej niefizyczności, tej świadomości, że jesteśmy jednym, że to wszystko jest jeden proces, że się zadziewa w całości, że wszystko jest dla nas dobre, wszystko jest dla nas cały czas dostępne i jedynym jakby celem, fundamentalnym celem naszego istnienia jest utrzymywanie tej wewnętrznej spójności na świadomości, klarowności i oczyszczaniu naszego umysłu ze złudzeń, z negatywnych przekonań, z jakichś traum, z cierpienia, z poczucia braku, niższości, gorszości, wstydu, żalu, wszystkiego tego, co trzymamy w sobie, co uniemożliwia nam sprawne funkcjonowanie w życiu, no i realizację naszych pragnień, naszych potrzeb. Słuchajcie, to jest proces, tak? To jest coś, co w zasadzie dotyczy praktycznie wszystkich aspektów naszego życia, jeżeli chodzi o rozwój i samopomoc. Na podobnych założeniach opierają się niemalże wszystkie religie. Popatrzcie na chrześcijaństwo. Mamy dobro, mamy zło, mamy rozwój, mamy postanowienia, mamy zasady, tak, mamy jakieś praktyki. Popatrzcie na stoicyzm, czyli znalezienie równowagi w życiu, utrzymywanie kontaktu ze świadomością, kontemplacja. Podobnie jest w buddyzmie, podobnie jest, tak jak wspomniałem, z tą duality i ze wszystkimi współczesnymi nurtami wiedzy. Nawet proces coachingowy zakłada różne etapy, poszukiwanie rozwiązań, poszerzanie perspektywy, utrzymywanie pozytywności i skupianie się na celu. I te podobieństwa nie są przypadkiem. Po prostu tak funkcjonuje wszechświat. To są fundamentalne zasady dotyczące wszechświata. I o ile powstają coraz to nowsze interpretacje tych prawd, to jest jak trochę głuchy telefon. Mamy jakiś fundament przekazu, ludzie to potem powtarzają i zmieniają. Bo coś ktoś tu inaczej usłyszy, to teraz zmienia, dodaje, ulepsza, usprawnia. Ale sam fundament tego istnienia, tego zrozumienia, tego istnienia, tej jedności jest zawsze taki sam i bez zmian. Słuchajcie, mi się udało całkiem sporo rzeczy zmaterializować i zrealizować w życiu. Ostatnio usiadłem w medytacji i pojawiło się w mojej głowie takie pragnienie, żeby między innymi nagrać to wideo, ale pojawiły się w mojej głowie ujęcia Porsche. I chciałem nagrać ujęcia w Porsche. I jako, że mam przyjaciela, który ma Porsche, to postanowiłem się do niego udać i te ujęcia nagrać. Także będą one gdzieś tam pokazane dla urozmaicenia tego filmu. Tak jeszcze mi wpadło do głowy, że jeżeli chodzi o prawo przyciągania, to nie chodzi o to, żeby jakby oszukiwać umysł, albo oszukiwać siebie, albo naiwnie wierzyć we wszystko. Tutaj chodzi o pewien sposób myślenia, oparty o zasady, żeby się nie rozpraszać. Żeby się nie rozpraszać rzeczami, które nas perturbują, które nas ściągają w dół, które sprawiają, że się źle czujemy. I to są te rzeczy, które mają wpływ na nasz umysł i nas po prostu dołują, ale też bardzo często sami to sobie robimy. Sami sobie szkodzimy, sami sobie utrudniamy życie. Uniemożliwiamy sobie rozwój, ekspansję, naukę, poszerzanie perspektyw. To jest pewien kontekst, w jakim się stawiamy, żeby lepiej rozumieć świat. Troszeczkę jakbyśmy sobie uprościli niektóre rzeczy. Bo ja wiem, że rzeczywistość jest mega skomplikowana i mega kompleksowa i jeżeli sięgniemy do różnych źródeł psychologicznych, wiedzy, kognitywistyki, różnych perspektyw, to można to wszystko
rozkładać na czynniki pierwsze i można równie dobrze udowodnić, że człowiek nie ma nad sobą kontroli. I owszem, i to nawet fajnie się tutaj układa w ten proces, ponieważ to nie my zawsze musimy dokonywać wyboru, bo mamy ten kontrast, czyli mamy pozytywne i negatywne doświadczenia i to one nas stymulują do naszego rozwoju. I nawet jeżeli nie zawsze mamy poczucie kontroli i nieraz jest ten umysł taki przemęczony albo pełny wątpliwości, to my nie zawsze musimy mieć nad nim pełną kontrolę, bo zawsze i tak prędzej czy później wyjawia się nowy kierunek, nowa klarowność, no i świadomość tego, co możemy tutaj robić i realizować w tym życiu. I mówię wam o tym, ponieważ nie chcę, żebyście również odrzucali wiedzę. Wiedzę naukową, wiedzę teoretyczną, wiedzę praktyczną. Ona jest zawsze przydatna. Jak używać jakichś narzędzi, jak stosować jakieś techniki, jak robić niektóre rzeczy. Te rzeczy są potrzebne i przydatne. Ale ten proces korzystania z prawa przyciągania ma na celu pozwolić nam wejść trochę w ten stan, kiedy mamy większą wyobraźnię, większe możliwości i możemy się zastanowić nad tym, co jest dla nas w życiu ważne. A te wszystkie techniki i metody stanowią nasze jak. Możemy dojść do tego, co widzieliśmy, co zobaczyliśmy. I te dwa elementy muszą się uzupełniać, bo inaczej nie byłoby celowości w naszym życiu. Żylibyśmy w kompletnym chaosie. I w ogóle ta przestrzeń funkcjonalności naszego życia byłaby totalnym niepokojem. Myśmy żyli w totalnym niepokoju cały czas 24 godziny na dobę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film, to wszystko. Dzięki wam serdeczne za to, że go obejrzeliście. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie dla mnie łapy w górę. Udostępnijcie ten film na Facebooku. Pomóżcie mi rozszerzyć moją działalność, żebym mógł dotrzeć do jak najszerszej liczby osób. Zapraszam was do pozostałych moich nagrań. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki. Zapraszam was do skorzystania z moich kursów. W zeszłym roku zrobiłem kurs afirmacji. Jeden z ciekawych kursów, jakie stworzyłem, dotyczący m.in. doboru przekonań i interpretacji tego, jak możemy patrzeć na świat. Trzymajcie się ciepło. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka. Konsumpcjonizm. Materia. Widzicie? Wszechświat jest tutaj po to, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. To nie moja wina, że ludzie biorą egzystencję tak bardzo na serio. Chcieliście sobie stworzyć problemy, to se macie. A trzeba było brać, decydować i niczego nie żałować. I egzamin z matury. A kto zdał, to piątkę. W sumie do niczego wam to nie jest przydatne. Albo whatever, sam nie wiem, co ja mówię.